Miała być konferencja prasowa o dużych inwestycjach, a wyszedł polityczny atak na opozycję. Choć kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to coraz więcej osób się w nią angażuje, świadomie lub mniej świadomie. Dziś podczas konferencji zarządu Tauronu władze spółki krytykowały wypowiedź posła Borysa Budki dotyczącą energetyki. Paweł Jędrusik. Żadna władza centralna nie zajmie się energetyką lepiej niż prywatny biznes. Dzisiaj na rynku energii nie ma konkurencyjności. Te słowa Borysa Budki zacytował dziś prezes Taurona Paweł Szczeszek. Jesteśmy tym zaniepokojeni, ponieważ wydzielenie z grupy Tauron, spółki Tauron Dystrybucja, oznacza koniec grupy Tauron. I pan przewodniczący Budka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, więc nie wiem, dlaczego to mówi. Być może nie lubi Taurona. Trudno ocenić, kto i kogo nie lubi, za to nie trudno się domyślić, że zarządowi Taurona nie po drodze jest z posłem opozycji. Jak jednak tłumaczy wiceprezes spółki, konferencja prasowa, która miała dotyczyć inwestycji, a w rzeczywistości dotyczyła głównie wypowiedzi Borysa Budki, wcale nie wpisuje się w trwającą od kilku miesięcy kampanię wyborczą. Ja odpowiadam za finanse i wypowiadam się czysto z punktu widzenia umów finansowania i jakby możliwości i stabilności obsługi dotychczasowego zadłużenia w grupie Tauron. Jakby w ogóle abstrahuję od kwestii kampanijnych. Po prostu wydzielenie dystrybucji z grupy mogłoby spowodować zaburzenie stabilności grupy i postawienie w stan wymagalności całego zadłużenia. Borys Budka przebywa poza Górnym Śląskiem i nie chciał komentować konferencji Taurona. Odniósł się do niej na Twitterze. Napisał, że, tu cytat, członkowie zarządów państwowych spółek finansujących polityczne kampanie PiS i transferujący setki milionów do pisowskich mediów odpowiedzą nie tylko cywilnie, ale również karnie za niegospodarność, działanie na szkodę spółek i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej.